Aha. Czy kwiatki wręczone przez sąsiada są szczere? Czy jest to bak, a może zamierzony cel sąsiadów? Zazdrość o nowy, gustowny stolik w kuchni? Tego nie wiemy, ale wiemy, że kwiatki powodują dziwne rzeczy. Od czasów The Sims 2 woda wylana na podłogę paruje za jakiś czas. Wychodzi na to, że dwójeczka nie była pierwsza. O proszę, problem z głowy. Simy czasem się kłócą. Kiedy w ich relacji mamy około minus 50%, dzwoniąc do wroga, otrzymamy takie komunikaty. Nie dziwmy się, że sąsiad nie wpadnie na obiad. Zadzwońmy jeszcze raz. Nadal nie jest chętny. Wykręćmy jeszcze raz. Zobaczcie, co się stanie. Nękając sąsiada telefonami, możemy być pewni, że nie podniesie teraz słuchawki przez jakiś czas. A gdy mamy około minus 100%, komunikaty nigdy się nie pojawią, a sąsiad nie odbierze od nas telefonu. Urządzając nasiadówkę do późnych godzin nocnych, do drzwi może zadzwonić oficer policji Michalina, dając nam ostrzeżenie, że sąsiedzi spać nie mogą, bo jest za głośno. Gdy nie wyprosimy gości, policjantka znów wpada, ale tym razem dając nam grzywnę.